Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Astryta. To jest kolejna część serii Wiedźmin. W tym odcinku pójdziemy sobie do miasta, a raczej wioski. I zobaczymy, co nas tam czeka, jakie nowe zlecenia i może coś zarobimy. Zobaczymy. Geralt! Ma jaskier, co to robi? Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. Triss mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Musiała mieć gorszy dzień, skoro się zgodziła. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed pocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Triss powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu cię życia. Coś w tym jest. Opowiedz mi o tym urokliwym miejscu. Tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki magiczny nastrój, wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki... Jaskier, do rzeczy. Julian i Alina są ludźmi. Mieszkańcami wioski Odmęty. Natomiast Vodianoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym. Alina opiekuje się Alwinem. Tym Alwinem? No tak, chyba że ma brata bliźniaka. Jaskier. Tak, a właśnie, Triss prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Podobno ktoś jeszcze go szuka. Czy jakoś tak. Jasne. Powiedziała coś więcej? Chyba nie. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. Oj, Jaskier się nigdy nie zmienia. Mamy jakieś ogłoszenia. Zlecenie na zjadarki. Na skolopendromorfy. Boże, dłuższej nazwy nie było. Jaja wywerny. Jaja chyba akurat mamy. Tak, mamy. A ile oni tego chcą? 3 sztuki. Mamy 5. Bazyliszki. I co oni z tych bazyliszków chcą? Skóra. Mamy skórę? A, czyli mam. I teraz na Alpy jakieś zlecenie. Pięć kłów. Dobra, prawie wszystkie zadania mam zrobione od razu. Spoko, czemu nie? Wieśniak, a wejście do karczmy tutaj jest? Tak. Geralt? Co się działo w wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam. Tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? Zbiry z Salamandry i im podobni zasługują na śmierć. Nie chcę cię oceniać. Ufam, że wiesz, co robisz. Wiem, co robię. Lepiej zmieńmy temat. Geralt? O czym będzie nowa ballada?
Tworzę wielkie dzieło, utwór wierszowany opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia, bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie jest cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. No dobra. Tam jest karczmasz, tu jest jakaś kelnerka, jest Julian, od razu nagrodę odbierzemy. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trędowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w zimie jest teraz moda na gadzie buty. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Posłuchaj, mam na głowie własny ślub. Nawet nie wiesz, ile czasu zajmują przygotowania. Przyjdź później. Opowiedz historię swojego dziadka. Dziadunio, niech Melitele czuwa nad jego duszą, miał kawałek ziemi. Skalista, zamarznięta dolina w północnym Kowirze i opuszczona kopalnia węgla, bez węgla. Dziadunio zawsze mówił, że ta dolina kryje w sobie skarb. Każdego roku wytrwale pracował w poszukiwaniu tego skarbu. Z początku wielu najmowało się do pomocy, ale w końcu stało się jasne, że dziadunio oszalał i żadnego skarbu tam nie ma. Kiedy miał 47 lat, reumatyzm i kolekcję bobołaczych skalpów nad kominkiem, w przypływie rozpaczy wyszedł na dwór i zaczął złorzeczyć niebiosom, przeklinać wszystkich znanych bogów najbardziej plugawymi słowy, jakie znał. A bogowie odpowiedzieli. Rozległ się potworny huk i w dolinę zeszła lawina. Gdy odzyskał przytomność, wygrzebał się ze śniegu i rozejrzał. Jego oczom ukazał się cudowny widok. Cała dolina skrzyła się dziwnym migotaniem, tak pięknym, że nieomal przeoczył zbliżającą się bestię. Dziadunio rzucił się do ucieczki. Po drodze schylił się tylko raz, żeby zabrać jeden z dziwnych, lśniących kamyków. Udało mu się uciec. Schodząc z gór, spotkał Wiedźmina, który zgodził się usunąć potwora w zamian za srebrny grosz. Poszli z powrotem. Wiedźmin ubił bestię i pomimo ogromnego bogactwa zalegającego w dolinie, nie zażądał niczego więcej. Tylko srebrnego grosza. Dziadunio nabrał doń zaufania. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zechce mu odebrać skarb. Bo w dolinie był prawdziwy skarb, Geralt. Diamenty, których wydobycie zajęło lata. Założyli spółkę. Wiedźmin pilnował robotników, zabijał potwory i odstraszał bandytów. Dziadunio zarządzał interesem. W Kowirze jest legendą, a moja rodzina należy do zamożnych i szanowanych. Ot i cała historia. Co słychać? Niedługo żenię się z córką sołtysa, Aliną. Właśnie szykujemy wesele. No dobra, a co mam tutaj do sprzedania? Dobra, to możemy w sumie sprzedać. A te pierścionki też. Przeczytałem to w ogóle. Tak. No i chyba tyle. A co możemy kupić? Co to są za książki w ogóle? Pamiętnik kolekcjonera kości. Czarodziejki, czarodzieje. Same nic nadzwyczajnego, ale tam jedną bym kupiła. Gdzie to jest? O tym właśnie. Chyba wiele mi to nie zmieniło raczej. Dobra. W sumie miałam nadzieję, że lepiej będziemy grać. Twoja matka puściła się z krasną. Słyszałem o tobie. Ponoć pobiłeś Dundę i grubego Anselma.
i Hugona Beronte. Szukam godnego przeciwnika. Dobrze trafiłeś. Jestem Zelest. Zelest Mecht. Brzmi groźnie. Chcesz się zmierzyć z prawdziwym mistrzem? Ustalmy stawkę. 500 orenów. Nieoberżniętych. Boże, prawie spadłam. No dobra. Niech będzie. Jak to przerżniemy, to ja nie wiem. Wal go, kurwa. Nie daj się. Te, halo. No, wal go. Wiedźmin. Naprawdę mógłbyś. No, walżysz go. No. Nie dajemy się tak bić. Dobra. Myślałem, że stracimy 500 kafli. A raczej orenów. Pięści mnie świeżby. Od teraz jesteś mistrzem. Zanim odbierzesz nagrodę, wiedz, że jest jeszcze ktoś. Kto? Zwyciężając, udowodniłeś, że jesteś gotów go spotkać. Idź na bagna, tam spotkasz bezimiennego. A teraz wybieraj nagrodę. Meteoryt, runa, kasa. Wezmę pieniądze. 500 orenów jest twoje. Zaprawdę, szlachectwo zobowiązuje. Okej, dobra, tu mamy hazardzistę. Chodźmy do karczmarza. Nie, karczmarka. Witaj, wędrowcze, w mojej gospodzie. Witaj. Jeśliś zmęczony, odpocznij. Jeśli masz ochotę dobrze zjeść lub zaspokoić pragnienie, zawołaj moją córkę. Nie omieszkam. Czuj się jak u siebie w domu. Dobrze. W czym jeszcze mogę ci pomóc? Okej. Mam kilka pytań. Pytaj, wędrowcze. Mogłabyś opowiedzieć o tej osadzie? Nazywa się Odmęty. Żyjemy na uboczu spraw wielkiego świata. W naszym imieniu mówi Tobias Hoffman. Wiedz również, że wywodzimy się od ludzi, którzy kiedyś zamieszkiwali zatopione miasto. No dobrze. Co dalej? Opowiedz mi o Tobiasie Hoffmanie. Mieszka we wsi, ale teraz jest zajęty przygotowaniami do ślubu, więc pewnie nie będzie miał czasu dla ciebie. Mimo to spróbuję z nim porozmawiać. Gdyby był zajęty, porozmawiaj z jego przyszłym zięciem, Julianem. Dziękuję za wskazówki. W czym jeszcze mogę ci pomóc? Mam kilka ale jeszcze... pytań. Dobra, a to? Zostało pochłonięte przez wody jeziora. Powiadają, że zagładę zesłali bogowie rozgniewani powszechną rują i poróbstwem. Teraz w mieście mieszkają Wodianoi. Wyczułem delikatnie dźwięczącą dumę, czy mi się wydawało? Nie wydawało ci się. Jesteśmy dumni ze starożytnego rodowodu, tak jak z naszej krowy medalistki. A jeśli chodzi o złe obyczaje praprzodków, cóż, od tamtego czasu wiele się zmieniło. Wspomniałaś coś o krowie medalistce? Możesz ją zobaczyć w zagrodzie między zabudowaniami. Krowa czempionka jest naszą dumą. Odmęty stały się słynne z jej powodu. Dzięki za opowieść. W czym jeszcze mogę... Nie no, chyba wszystko. Liczyłam, że mogę tutaj swoje pudło obejrzeć. Może u niego? Sporą karczmę tu macie. A co to? Myślicie, że jak na prowincji, to już mała karczma musi być? Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Przeczytałem twoje ogłoszenie. To o jajach wiwerny? Tak, potrzebuję ich do moich słynnych omletów. Przyniosłem ci 3 sztuki. Wspaniale, tyle właśnie potrzebowałem. Oto nagroda za twój trud. Gdzie znajdę sołtysa? Nasz sołtys na co dzień urzęduje w takiej dużej chacie w wiosce, a mieszka też w wiosce, w takiej dużej chacie. Na pewno znajdę. Czym mogę służyć? Bardzo to było obrazowe. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Wesele ma być, ot co? Nasza Alina, sołtysowa córka, za miastowego wychodzi, Julian go zwą. W mojej karczmie się zatrzymał i nie dziwota, to najlepsza karczma w okolicy.
Pewnie jedyna. Mam sprawę. Słucham. Jest, nareszcie. Już myślałam, że nie istnieje to. Trochę kasy mamy. Też nie, to się może przydać, ale to wypad. Dobra, troszkę więcej miejsca jest. Coś jeszcze możemy tutaj? Mam słuch. Wyglądasz na zmartwionego. Mógłbym ci jakoś pomóc? Tak się składa, że mógłbyś. Krzywy Lu i Szczerbaty Bo ukradli mi skrzynkę najlepszej okowity pod słońcem. Odzyskaj ją, a dostaniesz ode mnie bardzo przydatny artefakt. Że co? A nic, żartowałem. To nie jest śmieszne. Nie obrażaj się, Wiedźminie. Twoje pytanie przypomniało mi pewne gry sprzed wielu lat i nie mogłem się powstrzymać. Nieważne. Czym mogę służyć? Bywaj. No, skoro sobie ze mnie żartujesz, to raczej już nic. A, czyli u niego już nic nowego. To my może od razu tu pobiegnijmy, będzie z głowy. Jakiś Han i Han, kapliczka skrzatów. Co to jest? Faktycznie skrzat. Ciekawe. Stanowczo powinienem to zrobić. Witajcie, panie. Daruj sobie tego pana. Jestem Geralt. To zaszczyt dla mnie, pa... Geralt. Jak sobie radzisz z łukiem? Najlepiej we wiosce. Trafiam w jabłko z 50 kroków. Świetnie. Słucham. Nie chcesz zostać budowniczym jak ojciec? Raczej nie. Wiecie, panie, to znaczy Geralt. Jak ojciec remont zrobił w chałupie, to drzwi się nie domykają. Po schodach nawet kot się boi chodzić. A jak pada... Wystarczy, rozumiem. Zresztą. Ja z łuku wolę strzelać. Kiedyś pojadę na turniej do Wyzimy. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Słucham. Bywaj.
Dobra, z tym wszystko. A ten co... O, most się zawalił. Witajcie, panie. Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem murarzem budowniczym mostów. Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie ma, tylko lasy i łąki. Dziękuję za przestrogę. Może potrzebna wam pomoc Wiedźmina? Jesteście Wiedźminem? Tak się składa. Panie? Potrzebujesz usług Wiedźmina? Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić nienazwane fatum, odjąć memu sercu rozpacz. Co się stało? Miałem sen. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc. Mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt, taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Oczywiście. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Poprosiły mnie, abym przywrócił dawny porządek rzeczy. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Założę się, że to te przeklęte skrzaty. Mogę ci pomóc, ale to będzie kosztowało. Mogę zaoferować ci 400 orenów, księgę o upiorach i królu Gonu lub pomoc mojego syna, świetnego łucznika. Proponuję ci jego pomoc podczas niebezpiecznych wypraw na pola. Sam wybierz. Zgoda. Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj, to czarownica. Ja sam boję się do niej chodzić. Ona pewnie zna sposoby na odpędzenie skrzatów. Dobrze, pójdę do niej. No dobra, mamy następne zlecenie. Nie, to niemożliwe. Dobra, co my tu możemy z tym fantem zrobić? Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do tego miejsca? Teoretycznie tak. Nie w tą stronę. To wygląda na miniaturową kapliczkę jakiegoś bóstwa. Ciekawe, kto czci taki maleńki posążek. O, to jest to, na co mamy... O kurde. Dość mocny, dość mocny. Mamy na to zadanie, ale cóż, też się ubije. Tam nie przejdziemy. Czyli to jest w tym miejscu, tylko że nie ma nocy, dlatego ich tutaj nie ten, dobra. Więc to i tak była głupia myśl tu przychodzić teraz. Musimy poczekać, aż będzie noc.
Sprawdźmy to dobrze, co to jest miejsce mocy. Chodźmy tu. Dobra, mamy kolejne dziadostwo. Szybko poszło. Cztery pancerze. Dobra. Te elfy ruszą w dalszą drogę. Ja miałem zrobić. Wiadomo, z nieludźmi same kłopoty. Mnie elfy nie przeszkadzają. Siedzę. Ojej, klient! Co w tym dziwnego? W odmentach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie, to co mój tatko. Tatko? Mój ojciec prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje. Ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie. Być może. Tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuję go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski. Ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. No, tylko czy masz coś tutaj ciekawego? W sumie chyba nie. Jakiś tutaj ten pancerz by się lepszy przydał. Powitać, powitać! Witaj. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie. Wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych. Kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Hobby? Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wysimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Rozumiem. Tak? Aha, czyli on nic nie ma. Ale pewnie jakbym coś miała, żeby go tu uruchomić. Być może on coś może mi zbudować, nie wiem, znaczy wykuć. Tak? Berengar wspominał, że znasz legendę Kruka. Chcesz słuchać o życiu Kruka? Nic o tym nie wiem. Mnie interesuje technologia. Co by nie było, ta zbroja to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie płatnerstwa, możliwe dzięki postępom w metalurgii i hutnictwie. To bardzo ciekawe, ale wracając do zbroi... Mogę ci opowiedzieć o właściwościach tego pancerza? Słucham. Pamiętaj, że nie znam się na metalurgii i kowalstwie.
Ze zbroi kruka zachowały się trzy elementy. Stalowy karwasz, naramiennik i rękawica. Do produkcji użyto najwyższej jakości rud żelaza i najnowocześniejszej technologii. Nie jakichś tam zafajdanych temerskich dymarek. Gnomy przewyższają nas technologicznie o całą epokę. Pod górą Karbon są prawdziwe piece hutnicze, wanny hartownicze. Słowem, sprzęt, o jakim się naszym rzemiechom nie śniło. Miało być o zbroi. Przecież to fascynujące, niesamowite. Ale jak chcesz. Dzięki wspomnianym technologiom uzyskano stal elastyczną i twardą zarazem. Właściwie niezniszczalną. Jak wspomniałem, z całej zbroi zachowała się jedynie część. Jeśli chcesz odtworzyć całość, musisz znaleźć materiał zastępczy oraz kogoś potrafiącego połączyć elementy. Jakieś sugestie? Powinieneś poszukać w kryptach. Chowano tam wielkich rycerzy. Grafowie z rodu de Reuter nosili podobne zbroje. Powinny się nadać do przekucia, a odpowiedniego rzemieślnika musisz szukać w zimie, bo ja się takiej roboty nie podejmę. Dobra. Ale czekajcie, to jest sprzedaż. A przekucie? Też sprzedaż. Nie no, nie chcę sprzedać, chciałam przekuć. No cóż, chyba nie działa. Kawał drogi przejechałem, a wesela ani widu, ani słychu. Spotkałem się nad brzegiem niewiastę wielkiej urody, nie mogę się otrząsnąć. Kawał drogi przejechałem. Co tam sołtys nam powie? Witajcie, Monsterdzieju! Witajcie! Witam. Jak miano wasze, Monsterdzieju, jeśli wolno spytać? Wolno. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Ho, ho! Wiedźmin! Ho, ho! To się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho! Ja Tobias Hoffman sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Monsterdzieju, co was sprowadza? No cóż, te ho-ho, to tak jakby brało normalnie etat na Mikołaja. Chcę pogadać o Wodianoj. O Wodianoj, Monsterdzieju, to z Julianem gadajcie. On się tym interesem zajmuje. Interesem? Ano, z jeziora skarbeńki wydobywa, renowuje czy coś i do wyzimy na handelek jadą. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A prawda, prawda, ogłoszenie. Co tam dla mnie macie? 5 zębów Alpa. Tak stało w ogłoszeniu. Ależ one paskudnie wyglądają. Proszę, oto obiecane złoto, Monsterdzieju. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi dowody, a sypnę groszem. Pomówmy o czym innym. A co chcesz wiedzieć? Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, elfy. Tylko nijak się z nimi dogadać nie idzie. Chciałem żarcia trochę im odstąpić. No, fakt, że nie najświeższe było, ale jadalne. To mało mnie spojrzeniami nie zamrozili. Tacy jacyś są dziwaczni, Monsterdzieju. No, ale co mnie to? Ja tu mam co robić u siebie na wiosce. Słyszałem, że wesele będzie. Ano, dobrześ słyszał. Wielkie weselisko córy mojej ukochanej Aliny. Za chrobrego pana ją wydaje. Pracowitego, uczciwego. Wiecie, Monsterdzieju, jakie to szczęście znaleźć dobrego chłopa dla córki własnej? Nie? Takżem myślał. Tylko wam wojaczka w głowie. Nie tylko. Ale może macie jakieś zlecenie dla Wiedźmina? O,
tym to kiedy indziej gadać będzie. Dobra, co tam dalej? Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu pani jeziora. Rozumiem. Dobra, czyli tyle. Co tu możemy ukraść? Nic. A na zapleczu? Cóż począć? Dobra, trochę żarcia. Wódeczka. Pustka. Dobra, gadka z sołtycem jest... O, jest ta krowa, zobaczmy ją. Przynosisz ze sobą kłopot? O. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin! Taki krowy jak nasza, więcej nie obaczycie! Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Te wymiana? Chcemy ją pokryć bykiem czempionem z bykowiska! To będzie dopiero! Hodowla znana jak świat długi i szeroki! Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka! Jaka ona śliczna! Bywaj. No nie powiem, całkiem ładna jak na krowę. Dobra, idziemy głębiej. Czekajcie, to jest strażnik krowy. Co tam jeszcze dalej? Wielbicielka krowy? Wow. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś. Stara wieśniaczka, wieśniaczka, Celina... A dom maliny? A tu na samym końcu, tak? Dom kowala, dom... O. Tu może się cofnijmy. Jejku, jejku. Dobra, chodźmy do Adama. A tam Celina łaziła. Od razu kradniemy. Gdzieś tu jest. Nie ma go. Pewnie na zewnątrz. Co to za książki? A, jakieś bajki. Nic nadzwyczajnego. Skoro tu była Celina, to jada musi być. Szukam, szukam. Nie widzę. Kawał drogi przejechałem, a wesela. Dobra, to idziemy do środka. Dzień dobry. Witaj. Jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra mistrza Jaskra. Cieszę się niezmiernie. Wiedźmini to tacy rycerze walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku. A niech będzie. Mistrz Jaskier opisał mój fach pięknie i zarazem realistycznie. Och, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, którzy nie mogą się odnaleźć. Piękne. Zaiste romantyczne. Niebawem wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Alwinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Mhm. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Jest taki... racjonalny. Blech. Rozumiem. Chciałbym porozmawiać z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Bywaj. Zaczekaj, mam prośbę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Twój narzeczony przesiaduje w karczmie? W czym rzecz? Jest bardzo zdenerwowany. Nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, pokłóciliśmy się trochę o Alwina. Nie za wcześnie na kłótnie? Chce mieć ze mną własne dzieci. Twierdzi, że powinniśmy oddać Alwina do świątyni Melitele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w karczmie. Nazywa się Julian. Ciekawe. No dobra, ale jak co najpierw Alwina. Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny. I w ogóle jest fajniej niż w zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też.
Widzę, że ci się tu podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Alwinie, po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy. I jedna jest bardzo piękna. Ma takie niesamowite oczy. I pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać. I z tobą, i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym i winem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Pogadamy później. Oj, 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 ale kurde, normalnie sobie zabawę znaleźli? Co to jest? Przepowiednia Itilli. Weźmiemy to, przeczytamy. Dobra. Nie wiem, ona coś powie? Alwin nie zachowywał się dziwnie? Rzeczywiście. Opowiadał jakieś straszne historie. Myślałam, że majaczy w gorączce. Pamiętasz może, co powiedział? Mówił straszne rzeczy. Straszne i piękne. O duchach skazanych na wieczną mękę przez nieszczęśliwą miłość. To było takie... Romantyczne, wiem. Dzięki, spróbuję z nim pogadać. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Kurde, normalnie jak nigdy mam ochoty się zwechtować, jak ją słyszę. Romantyczne i romantyczne. Nic dziwnego, że ten Julian siedzi w karczmie. Dobra, co tu się dzieje? Co się dzieje? Kto mnie woła? Witaj, panie. Me imię brzmi Adam. Me Geralt. Staram się napisać wiersz miłosny dla mej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Manewru? Uderzył w zaloty do młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Mam do ciebie pytanie. Tak? Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Ty, co bywać? Halo, jeszcze nie wszystko. Kawał drogi przejechałem, a wesela... Tak? Czy w okolicy są jakieś elfy? Tak. Niedaleko stąd jest ich obóz, ale one wcale nie wyglądają tak pięknie jak w poematach. Są chore i wygłodniałe. Wiele umarło. Są pokojowo nastawione? Całkowicie. Pan Tobias chciał im pomóc, ale ich przywódczyni odmówiła. Powiedziała, że nie potrzebują ludzkiej jałmużny. Typowe dla elfów. Miłego dnia, Adamie. Kurde, jeszcze nie. O czym jest twój wiersz? Twe ręce tak smukłe, twe krągłości wypukłe. Dzień cały i noc całą, głowę mą nachodzą, od miłości obolałą. Wystarczy, bo i mnie rozboli głowa. Tak? Dobra, bywaj. Mnie też już rozbola. Dobra, to był Adam. Dobra, tutaj coś jest jeszcze. Dom piekarza, dobra, tego domu piekarza może jeszcze zajrzyjmy. Co tu jest? Ktoś jest? Nie. To jest stary wieśniak tylko. Pies i piekarz. Kurde mać. Sprowadzisz na nas kłopoty. Czy zwabił cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Mam sprawę. W czym mogę pomóc? Masz jeszcze jakieś tajne składniki? Niestety nie. Chociaż znam jeden przepis, którego nie dane mi było wypróbować. Jaki przepis? Nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że potrzebuję tajemnej substancji zwanej białym miodem, ale nie wiem nawet, co to jest. Wiesz, czym się zajmują Wiedźmini? Każdy pentak to wie.
Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Gorsi? Ano gorsi, bo jaja mają zwiędłe. To ja już pójdę. Co się stało? W rodzinie macie takiego? O, współczuję. Pech to prawdziwy. W czym mogę... Mam 20 orenów. Chciałbym 5 bochenków chleba. Ojoj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 bochnów to będzie 25 orenów. Jak babcię kocham. Niech będzie. Licho nadało. No, złaź stąd, Geralt. Dobra, mamy chleb. Byle go tylko nie wyrzucić przez przypadek. Dobra, lecimy na dół. Pytanie, czy Celina faktycznie nie poszła do tej karczmy, ale to zaraz zobaczymy. Najpierw tutaj. Drzwi. Tutaj jest pewnie pusto. Dobra, to wracamy chyba do karczmy. Coś jeszcze ważnego tu mamy? Nie. Dobra, tutaj. Ech, baby. Sprowadzisz na nas kłopoty. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. A jeszcze tu jest chata guślarki. Albo to przy okazji. A jest, myślę. A Abigail, oczywiście. Witaj ponownie, Geralt. Witaj, Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Miejscowi przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść, według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. Przysłał mnie murarz Harn. Budowniczy od 7 boleści. Uszczelniał mi kominek. Od tamtej pory albo jest usino od dymu, albo zimno. Niech zgadnę, budowa mostu nie idzie. Zgadłaś. Po co mu wiedźmin i wiedźma? Harn ma problem ze skrzatami. Nocą niszczą części mostu, które za dnia naprawia. Skrzaty faktycznie potrafią być złośliwe. Niech się zastanowię. Pewnie próbował odpłacić im pięknym za nadobne i teraz są śmiertelnie obrażone. Jest szansa, żeby ich jakoś pogodzić? Musisz skarb ich odzyskać, widzi mi się. Skarb? W krypcie na polach żyje inne plemię skrzatów. Złych i złośliwych nad wyraz. Owo plemię skradło naszym skrzatom ich największy skarb. Uprzążna kota. Uprząż na kota? Ano tak. Albowiem skrzaty na kotach jeżdżą tak jak ludzie na koniach. Musisz do owej krypty pójść i uprząż przynieść. Potem powiem ci, co robić dalej. Gdzie ją znajdę? Najpewniej trzymają ją w kapliczce jako dar dla bogów.
Kapliczka wygląda jak miniaturowa rzeźba świątka, podobna do tych, co je na rozstajach dróg stawiają. Skąd to wszystko wiesz? Mogłabym powiedzieć, że wyczytałam z kurzych flaków, ale prawda jest bardziej banalna. Pewien skrzat zakochał się we mnie na zabój. Spotykam się z nim, a on opowiada mi o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, dzięki za pomoc. Aha. No dobra, robi się bardzo dziwnie. W tym miejscu skończymy ten odcinek, bo będzie jeszcze gorzej, myślę. Zachęcam do oceniania, komentowania i subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!